Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale ŚwiatLinuxa, w końcu, w końcu, bo minęło chyba z 5 dni, jak nie lepiej od ostatniego filmu, no, trochę choroba dała swoje, ostatnio się mało wysypiam, powiem to tak. I Dzisiaj mam dla was LMDE 6, czyli Linux Mint Debian Edition 6, o około pół roku użytkowania, tak, to jest mój drugi daily driver, starszy acer, taka maszynka do pisania, do zabawy zdalnej, powiem to tak, i wielu, wielu innych rzeczy. No opowiem wam jak to cudo, nasz kochany LMDE, czyli Linux Mint oparty na Debianie się sprawuje, jakie mam wrażenia i co mi tam ewentualnie nie pasuje. Gorąco zapraszam na film. Okej, okay, to witam na pulpicie tutaj naszego pięknego LMDE szósteczki. Trochę go sobie pozmieniałem. Zacznijmy od rzeczy, które mi się niezbyt tutaj podobają. Na dzień dobry. Po pierwsze problem, który istnieje od bodajże już parę ładnych miesięcy. To jest to, iż co go powiedzmy włączę, co go aktywuje, tak. Pojawia mi się ustanowione połączenie z Wi-Fi, mimo że ja daję cały czas bez wyświetlania tego komunikatu. Non-stop, to tutaj mi po prostu powraca. Co, co jest trochę dobijające. Jest ba, który był zgłaszany ładnych parę miesięcy temu, już na forum MINTA, ogólnie na forum Cynamona, tak? No nic do tej pory z tym nie zrobiono. update'y mam robione non-stop i, i no niestety ciągle jest dokładnie to samo. No tutaj mam aktualizację, to są aktualizacje akurat Flatpaka. Yy, tu pod spodem stoi Debian, nie wiem, 12, 7, 8, już nie wiem, nie wiem, która tam pod wersję. W każdym razie tego softu, co ja tutaj używam, nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie. Ten laptop jest używany głównie do y, pisania powiedzmy scenariuszy, przeglądania sieci czasami sobie żądam filmy, biorę go na kolana, czy coś tam kładę się do wyrka i tak dalej, i odpisuję sobie na maile, żeby mojego potwora 24-wątkowego nie włączać, bo nie ma, nie masz takiej potrzeby, przeważnie, tak. I 90% softu, którego ja tutaj używam, stoi w Flatpaku, po prostu, bo są najnowsze możliwe wersje. To, co jest repozytorium Debiana, no to, to jest starością, zalatuje i to tak coraz bardziej. Mam tutaj, również na tym laptopie pokazywałem jakieś między nimi program Przerzutkę. I znaczy Gerlever, tak? To jest program do obsługi API yy, Mage'ów. Jak ten program który ogarnia nam api y na każdym pingwinie nie tylko na Debianie, ale wszędzie. Spisuje się to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Widzicie, mam tutaj najnowszego gimpa. Nie, to nie jest najnowszy gim. Najnowszego GIMPA nawet nie wiem skąd go mam, szczerze mówiąc. Ale mam betę chyba z Flatpacka właśnie zrżniętą. No i Shotcuta tutaj, tak. Czasami go sobie testuję. Nie montuję na tym laptopie, bo to, to jest 4x8 chyba, albo nie pamiętam jaki to jest nawet procek, szczerze mówiąc. Ale to jest bardzo słaby laptop. Ma już chyba ponad 5 albo 6 lat, tak. No działać, bo działa, ale, ale do takich bardziej zapasowanych rzeczy to to się ni hu, hu nie nadaje. Do podstawy jak najbardziej spoko. Używam tutaj dwóch programów, o którym także były filmy w wcześniej, zapraszam do obejrzenia to Jednym z nich jest FlatSeal, czyli program, który ogarnia między innymi pozwolenia, można powiedzieć, dla, dla programów w FlatPaku, tak? Można tutaj ograniczać jego e, rządzenie w systemie i tak dalej, i tak dalej. O FlatPakach też był film, zapraszam do to Jest może dłuższy, około 20 minut, ale jest tam wszystko opisane, wyjaśnione i tak dalej, myślę, że jest ok. Jak widzicie mam tutaj we FlatPaku postawione Arduino ID. To jest środowisko programu ja to środowisko wykorzystuję sobie a, trzeba będzie ściągnąć do domu wersję ja to środowisko wykorzystuję czasami przy testach jakichś tam zabawach, moich taki pierdoła dotyczących powiedzmy m, rzeczy elektronicznych, które na tam mikrokontrolerach i takich rzeczach, tak, to jest akurat dwa czy trzy i działa to bez problemu bardzo fajnie się na tym pracuje, nie ma tutaj żadnego ograniczenia, ja by co mam jeszcze V1, bo niektóre tam starsze rzeczy, które mam wymagają po prostu jedynki lepiej tam działają, mam również Betterberda, Betterberda wam nie będę odpalał to jest po prostu przerobiony mocno Thunderbird i spisuje się to naprawdę bomba. Nie odpalę go, bo tam mam kupę swoich rzeczy prywatnych, to jest zastrzeżonych NDA i tak dalej. Dlatego nie mogę wam tego pokazać. Bo to stoi, bo stoi tego. Rzadko używam, bo to taka mówię, to nie jest laptop do gier, tutaj jest grafika Vega, nie wiem, jakaś strasznie słaba i jest drama. Więc mimo tego, że to jest Debian 12, dziadek Debian, jak to się mówi, tak? To mogę się takimi rzeczami nowymi pobawić, tak, ze względu na Flatpak. Ktoś powie, że Flatpak wypaszone, beznadziejny, trzeba skorzystać z Debów tylko i wyłącznie. Ja bym chciał żyć w epoce kamienia łupanego z całym szacunkiem dla wszystkich użytkowników Debiana, ale naprawdę nowych rzeczy w Debianie po prostu nie ma. To jest stabilny system, tak, naprawdę. On od pół roku mi się nic nigdy tutaj nie stało, autentycznie, tak. Poza tym, że tu jestem mały problem z cynamonem, no ale to już olać to. To sam system po prostu stoi perfekcyjnie, działa. Ja wiem, że jak, mo, działa mi tutaj hibernacja, usypianie, wszystko jest jak najbardziej ok. wiem, odskoczyłem od, od tematu. Słuchajcie, no GIM 3.0, najnowszy GIM, zapoznaję się z nim powolutku, po prostu, bo jak wyjdzie pełna wersja, tak to przydałoby się ogarniać ten temat, zobaczymy, jak będzie ok to sobie przejdę, jak nie to zostanę na starszym, bo mi starszy akurat by wystarczy. W każdym razie mam tutaj, tak jak mówiłem, tego Obsidiana i Warehouse, czyli do zarządzania flatpakami, też o tym był film na kanale, mam nadzieję, aby ktoś chciał, zapraszam do obejrzenia tego czegoś, tak. Nie przyjmuję się tym, że flatpaki mają dużo miejsca, zajmują... Naprawdę, dyski w tej chwili mają 200-500 GB, tu jest 500 wbudowana NVMe i, i naprawdę, to, że program zajmie 1,5 GB czy ileś zamiast 300, to mi to naprawdę powiewa. Mam najnowsze, stabilne wersje i to po prostu działa. Jedną komendą mogę sobie zrobić downgrade do innej, do starszej wersji, która jest w repozytorium FlatHuba, więc naprawdę jest potęga, tak. A najważniejsze dla mnie jest to, że pod spodem mam stabilny system, który po prostu ja wiem, że go otworzę tego laptopa, ale on sobie przeważnie śpi. Ja go biorę, otwieram i ja wiem, że on będzie chodził. Po prostu nie będę musiał się brąbać w aktualizację, w ogarnianie kluczy jak warczu, czy w jakimś innym, nie wiem, czymś tam tak, przejmować się, czytać o aktualizacjach. Ja po prostu otwieram i włączam i działa. Dlatego mm, dziwi mnie opinia ludzi. Dużo jest takich opinii, że NINUS jest niestabilny, że jest beznadziejny, że, że w ogóle tak jest tak. No kurde, ja pół roku z tego korzystam, co prawda taka jak mówię, jako maszyna do pisania. Ale ten system po prostu pracuje tak, jak powinien. Tutaj nie ma kreszy, nie ma blueskinów, nie ma nic, to po prostu chodzi za jej bardzo fajnie. Jest, tak z taka mówię, zobaczcie, piszę sobie tutaj scenariusze i tak dalej, i tak dalej. Akurat w Google Cloudzie, dlatego że jest mi wygodniej między wieloma urządzeniami to sobie po prostu ogarniać. Poza tym, jeżeli na przykład coś mi się wysypie, przeglądarka Chrome się nie wiem, zabiesi, co się raczej nigdy nie zdarza, to po prostu wszystko mam zapisane już automatycznie. Jasne, jest tutaj jeszcze jeden problem, który się pojawia losowo. De facto mam dwa problemy. Jeden to jest podłączenie zewnętrznego monitora przez HDMI. To jest pełnowymiarowe akademii. Tak, ja mam w tej chwili podłączony mm, przez tzw. emulator Edit, o którym też był film na kanale. I to mi idzie w tej chwili przez mój tutaj switch wideo, tak, do grabera wideo, do Kamlinka. I tutaj on czasami miga, po prostu miga sobie obraz, bo tak, szału, można dostać nie miga na matrycy, tylko miga na wyjściu HDMI. HD, nie wiem czy to jest bina sterowników, czy ten laptop się zaczyna sypać, nie wiem o co chodzi. Kable wymieniałem, wszystko jest ok. Też się czasami zdarza, że cynamon się po prostu, jak go włączę, mam tutaj myszkę taką bezprzewodową, tak. I, i słuchajcie, to jest chyba na Bluetooth, nie wiem, Bluetooth, Wi-Fi, obojętne, nie ma żadnego znaczenia, tak? Po prostu nie mogę nic kliknąć, nie wiem co się dzieje, tak aby cały cynamon mi zamarzał. Wyjmę USB, włożę USB, zaczyna działać, ale to się zdarza raz na, nie wiem, raz na dwa, trzy tygodnie, to nie jest jakaś konkretna taka tak jest, nie? nie wiem, może to jest wina tej myszki, nie wiem co, co ten, to są dwie rzeczy dodatkowo. Które mi się tutaj czasami dzieją, ale poza tym jak najbardziej sobie tutaj temat pracuje. No widzicie, ja się bawię tutaj trunasem, mam postawionego swoim bieda laboratorium, tak? Bieda, bieda homelabie, powiem to tak: 4x4 2 GHz, taki terminal masakrystyczny. No i to działa, tak, zobaczcie sobie, mam parę tutaj maszyn uruchomionych i do tego właśnie używam między innymi tego laptopa, tak, tak jak ja powiedziałem, do pisania scenariuszy, do pisania jakichś tam maili, odpowiadania itd. tak dalej, bo to jest sprzęt przenośny mimo wszystko, tak? Nie jest to demo wydajności, co mówiłem, ale ten. Do tego mogę się uczyć tutaj, mogę się uczyć Proxmoxa, mogę się uczyć maszyn wirtualnych, to jest Rocky postawiony Trunas na BSD, nie żadny scale, tylko Trunas prawdziwy, tak? Do tego mam tutaj kilka kontenerów postawionych, AdGuard, który działa, co prawda on tutaj działał, źle go poustawiałem, ale miesza z tym. W każdym razie to stoi w, na kontenerze Debian, Debianowskim, tak? Jest tutaj Alpine Linux, jest Ubuntu doker, z Dockerem postawiony z prawdziwym Dockerem. Tak, ja wiem, kontener z Dockerem to chore, ale, ale ja jeszcze chcę po prostu tego poduczyć w ten sposób, nie? I do tego ten system głównie wykorzystuje, Także dołączenia do łączenia się po SSH nie ma tutaj najmniejszych problemów, czy jakieś tam zabawy zdalne i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo fajne. System jest wydajny, system jak widać jest ładny, znaczy ładny. Co do ładności systemu, to już zależy co, jak to do tego podchodzi, tak? Wiadomo, że Cynamon ma tutaj mnóstwo swoich motywów. Jakurat akurat to, że to jest oparte na depianie, to nie ma żadnego znaczenia, bo tu chodzi po prostu o, o Cynamona, tak? Że Cynamon, Cynamon ma tutaj naprawdę tysiące, tysiące różnych team, wyglądów i tak dalej, i tak dalej. Klikasz, instalujesz i masz po prostu. Tak więc można to świetnie do siebie dostosować. I akurat to, że jest to powiedzmy starszy Debian, przepraszam, tak? Znowu będzie, że jeżdżę po Debianie, kurde. No jest to starszy Debian, ale jest to po prostu system stabilny. Hmm. Przejdźmy sobie może do obsługi sieci. Jak najbardziej działa mi tutaj rzecz, jeżeli chodzi o konta Google. To jest mój jest Google, tak? Podpięty. Mam tutaj też swoje jakieś rzeczy, przytrzymam i tak dalej, tak dalej. Mam również nazwanego NASA. NASA dostałem o już parę miesięcy temu od kolegi, przepraszam cię, zapomniałem nazwisko, znaczy ksyby, tak? Kolega mi tam przy, podesłał kiedyś starszego tego yy, kunapa, dwu, tego, dwu, yy, dwubajowego, powiem to tak. Yy, I on działa normalnie, bez najmniejszego problemu się mogę tutaj z nim połączyć. To wszystko jest zachowywane. Naprawdę jest czysta przyjemność używania tego. Nie ma tutaj problemów dziwnych, jak w innych, niektórych distrach. Albo pulpita, gdzie połączenie się jest albo nie widać, albo co. Tam, albo się sypie, a ten temat tutaj po prostu działa. Ja sobie wchodzę, jest podmontowany raz. Jak tak ja mówię, ja go usypiam i tu wszystko ładnie mogę się po prostu podłączyć, tak. To samo funkcjonalność tutaj, czyli dodawanie powiedzmy u rzeczy ulubionych. To jest fajna funkcja, ale akurat ja rzadko z tego korzystam, nie jest to mój, że tak powiem, styl pracy, nie? Sam cynamon naprawdę, sam system ogólnie cały działa, tak jak mówię, bardzo, bardzo dobrze. Dlatego dziwię się, jak ludzie czasami piszą, że miń, to nie be, nie, nie beznadziejny i tak dalej, że się sypie w ogóle, nic, nie działa i tak dalej. Kurde, ja tego nie rozumiem. To nie jest laptop, to jest Acer, stary Acer, Aspire 5, chyba 2017 rok. To nie jest laptop typowo pod Linuxa i tak dalej. Tu winda stała na początku, bo z windą był kiedyś dostarczany, tak? Też otrzymałem go kiedyś, kurde, na kanale tego laptopa. I, I to po prostu działa, tak? No nie wiem, to nie jest specjalny sprzęt pod Linuxa dobierany po to, żeby o tego nie używać, a tamtego ten... To po prostu działa, tak? Reszy nie mam tutaj problemów jakichś dziwnych raczej też z tego co nie wiem, tu nie ma. Zresztą rzadko przeglądam logi, dlatego że nie ma potrzeby. Bo jeżeli się nic z tym systemie nie dzieje, to po co ja mam siedzieć w logach, drzebać i się zastanawiać, co tego jest, tak? Podstawowe funkcjonalności bardzo rozbudowane, czy oglądanie jakieś tam, tak jak mówię, teledysków, YouTube'a i innych takich rzeczy. Praca z kilkunastoma zakładkami. Nie ma najmniejszego problemu tutaj. Tutaj macie jeszcze informację o systemie. Wiadomo, starsze jądro, ale do takiego laptopa jest to zupełnie niepotrzebne, tak? Jak coś, to można tutaj pewnie. Chyba można ta zmaną wersję HWE zainstalować z najnowszym jądrem, dodać sobie i ten. Ramut jest 8 GB, 512. Dysku twardego, tak jak mówiłem w nie? I naprawdę chodzi to bardzo, bardzo fajnie. Jestem tak, jestem naprawdę zadowolony z tego systemu, tak? No, no to jest upierdliwe, bo ja to wyłączę, ja mu zrobię restart albo nawet go uśpię, tak? Czyli hibernację mu zrobię, czy po prostu się sprzęt uśpi. To znowu ja wstaję i na dzień dobry ustanowiono połączenie. Tak? Słuchajcie, kończymy temat, bo myślę, że no więcej czasu wam już nie będę zabierał. Ja. Moja opinia i zapewne wielu, wielu, wielu użytkowników jest taka, że to jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jasne są powiedzmy puryści, którzy. Obrażają się za używanie Flatpaka w Debianie, bo w Debianie trzeba używać debów i tak dalej, i tak dalej. lm 6 po około pół roku używania tutaj. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony. Powiem Wam jeszcze jedno teraz na koniec, ten kto dotrwał do końca, że to są ostatnie godziny tego systemu tutaj na tym laptopie. Dlaczego? Bo zmieniam go. Zmieniam go na Elementary OS 8. Tak zwariowałem, będę stawiał na tym Elementary OS 8. Będzie tak, pewnie znowu long time review, powiem to tak. Nigdy nie pracowałem dłużej na Elementary. Z tego, co ja zrobiłem sobie test ostatnio, to naprawdę byłem mega, mega zadowolony z tego systemu. Chociaż to było kilkanaście godzin tylko, tak. Natomiast, od, nie wiem, może, dzisiaj to już nie, bo dzisiaj jest trochę późno, bo jeszcze muszę ten film wyrenderować i tak dalej, pożyć się spać, bo... Jestem, tak jak mówiłem, grubo, no, choroba bierze znowu z powrotem, nawroty się zaczynają, takie konkretniejsze. E, nieważne. W każdym razie w tym tygodniu na pewno będzie buch. Czyścimy tak, do zera całkowicie, bo tutaj nie ma sensu co przenosić i po prostu postawia tutaj elementary OS Semeczkę. Myślę, że w przyszłym tygodniu ogarnę te elementary na tym laptopie, powiem, co mniej więcej już się dzieje, co widzę, że jest nie tak, albo co jest tak w porównaniu do tego Debiana. In, inna sprawa, że LMD mi się znudził. Autentycznie, wiem, że to tylko ma pracować i tak dalej, i tak dalej, ale kurde, ciekaw jestem, jak coś innego się na tym zachowa, tak? Są programy tam takie same jak tutaj, więc nie będę miał, myślę, żadnego problemu. Między innymi dlatego, że Elementary OS ma pełną obsługę Flatpaka, po prostu, więc będzie to chodzić, że to tak powiem, za tak? Znaczy integracja z Redpackiem, natomiast zachowanie systemu, zobaczymy, wszystko zobaczymy. Jeżeli ktoś dotrze do tego momentu, wpiszcie elementarii, elementarii w komentarzu. Obojętnie w jakim znaczeniu, powiem to tak, czy z kreseczkami, z tymi, po prostu elementarii. Ciekaw jestem ile, ile tam osób. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Widocznie było to interesujące dla Was, bardzo się z tego cieszę. Chciałem bardzo podziękować za wszystkie nowe subskrypcje, za to, że wspomagacie ten kanał finansowo i łapkując i, i oglądając w ogóle po prostu i tak dalej, i tak dalej. Mam dla Was dużo rzeczy, bardzo ciekawych rzeczy. Znaczy ciekawych to zależy co kto lubi, tak? ale naprawdę dużo nowych rzeczy i jedną mega bombę, która powinna być może w ciągu półtora, dwóch tygodni tutaj. I będzie grubo, naprawdę będzie bardzo, bardzo grubo. Nie mogę mówić, bo jest NDA w tej chwili jeszcze na to. Dobra, tyle. Dzięki, trzymajcie się do miłego i naprawdę, ja by to chciał, polecam LM, LMD Linux Mint Debian Edition 6, bo warto. Po prostu warto. Fajny, spokojny, dobry, wydajny system operacyjny. Trzymajcie się, pozdrawiam Bartek, cześć.